Dzień dobry Państwu, Jacek Ożuk. to jest raport PCH24, czyli program, który powstaje w całości dzięki Państwa ofiarności. Wszystkie linki do możliwości wpłat znajdują się w opisie filmu. Australijczycy ze stanu Queensland przegłosowali prawo wymagające, by księża łamali tajemnicę spowiedzi i zgłaszali przypadki nadużyć seksualnych wobec dzieci. W przeciwnym razie grozić im będzie więzienie na okres do trzech lat. To rezultaty rekomendacji Komisji do spraw nadużyć seksualnych z 2017 roku. Nowe regulacje uzyskały poparcie obydwu partii, jednak sprzeciw wyraził Steven Andrews z partii Jednego Narodu. Zwrócił on uwagę, że przepisy stanowią prawdziwe zagrożenie dla publicznego zaufania i spójności we wspólnocie narodowej. Wszak doprowadzą do uwięzienia wielu księży i biskupów broniących tajemnicy spowiedzi. Jego zdaniem stan, w którym władze wtrącają biskupów do więzienia nie może być nazywany demokratycznym. Wcześniej podobne przepisy przegłosowano w australijskich stanach Victoria i południowa Australia, a także w Tasmanii i australijskim terytorium stołecznym. W listopadzie 2019 roku w kontekście wcześniejszych przepisów w innych stanach Australii kardynał Vincent Nichols, przewodniczący konferencji katolickiej biskupów Anglii i Walii stwierdził, że kapłan prędzej umrze niż zdradzi tajemnicę spowiedzi. Hierarcha przypomniał, że w ciągu historii kapłani oddawali życie, aby nie ujawnić tego, co usłyszeli od penitentów i mogłoby do tego dojść, gdyby znów tajemnica miała być zakwestionowana. Tajemnica spowiedzi jest świętej natury i stanowi serce posługi kapłańskiej wykonywanej w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Podkreślił 74-letni Nichols. Kapłan naruszający tajemnicę spowiedzi popada w karę ekskomuniki za Rezerwowanej dla Stolicy Apostolskiej. Spowiednikowi w związku ze spowiedzią nie wolno również ujawniać tożsamości penitenta. O grzechach ciężkich nie może wspominać nawet w sposób ogólny, a przy powszednich ujawniać ich rodzaju lub mówić o konkretnym czynie. Tajemnicą objęty jest rodzaj udzielonej pokuty albo odmowa rozgrzeszenia. Przedmiotem pośrednim tajemnicy jest wszystko, co penitent powiedział w związku z wyznaniem swoich grzechów. Zakres tajemnicy jest więc szerszy niż same grzechy penitenta. I nie wolno go niczym zdradzać. Podzielam oczekiwania, aby biskupi i kapłani winni ukrywania nadużyć seksualnych odstąpili od publicznego sprawowania sakramentów i głoszenia Słowa Bożego. Pisze na łamach tygodnika Gazeta Polska Jan Pospieszalski. Autor tekstu podkreśla, że publiczna obecność przy ołtarzu hierarchów obciążonych skandalami lub tych, którzy sprzyjają lawendowej mafii jest nadużyciem, rodzi ból i zgorszenie. To jednak nie wszystko. Gospodarz programu Warto Rozmawiać zwraca uwagę, że ofiary pedofili są wspierane przez Fundusz Świętego Józefa utworzony ze Składek wszystkich diecezji. Jego zdaniem jest to rozwiązanie niesprawiedliwe, to nie my powinniśmy ponosić konsekwencje. Na fundusz powinni się złożyć winowajcy. Wskazuje publicysta. Przypomina także, że święty Paweł głosił za słowami Pisma Świętego, iż godzien jest robotnik zapłaty swojej, ale jednocześnie mm, szył po godzinach pracy apostolskiej namioty, aby nikomu nie być ciężarem. I właśnie dlatego pospieszalski podkreśla, że jeśli pasterzy kryli na potęgę pedofilię, to na nich samych, a nie na wiernych, ciąży. Obowiązek naprawienia szkód. Ksiądz Tadeusz Isakowicz Zaleski niejednokrotnie zwracał uwagę, że arcybiskup Pec do końca życia bezkarny korzystał z pałacu, luksusów i tym podobnych. Domyślam się, że również inni obciążeni współuczestnictwem w lawendowej mafii nie cierpią biedy. Warto więc sięgnąć do prywatnych zasobów tych biskupów i w ten sposób zasilić fundusz Świętego Józefa. Podsumowuje Jan Pospieszalski. Po dojściu do władzy w Hiszpanii socjaliści zabrali się za defrankizację kraju. Stosowano metodę salami od zmiany nazw ulic przez usuwanie pomników, po wyrzucenie w październiku 2019 roku po wieloletniej batalii prawnej szczątków generała Franco z grobowca w Dolinie Poległych. Teraz mamy ostatni plasterowego salami, czyli pozbawienie rodziny generała Francisco Franco własności. Musi ona oddać państwu pałac podarowany dyktatorowi w czasie wojny domowej. Ta decyzja również może być odczytywana jako Zemsta. Chodzi o dwie transakcje. W 1938 roku za pałac zapłacono około 4 milionów dzisiejszych euro, czyli około 17 milionów złotych. I przekazano go dyktatorowi w darze od wdzięcznego narodu. Teraz hiszpański sąd uznał darowiznę narodu dla generała Francisco Franco za nieważną. Pałacyk w Galicji, który był w rękach jego rodziny, został skonfiskowany. Sąd skorzystał z prawnego wybiegu i uznał, że posiadłość była przyznana głowie państwa, a nie samemu generałowi Franco. Odrzucił Wrócił też informacje rodziny o transakcji z 1941 roku, według których nieruchomość zakupił San Franco. Zbudowany w latach 1893-1907 pałacyk został w ubiegłym roku uznany za, przez regionalne władze Galicji za zabytek. Posiadłość Pazo de Meiras stanowiła połowę wartości majątku generała Franco pozostawionego rodzinie w testamencie. Na początku września 2020 roku hiszpański wymiar sprawiedliwości wydał wyrok, który nakazuje sześciu wnukom Francisco Franco zwrot nielegalnie nabytej posiadłości. Franco zmarł w 1975 roku i od tego czasu z posiadłości korzystała jego rodzina. Razem z upływającym czasem i niszczeniem pamięci o pogromcy komunistów metodą salami usuwano wszystkie jego ślady. Generalissimo został wyrzucony z grobu, a jego rodzina pozbawiona własności. Sąd w La Corunia, orzekł na podstawie skargi złożonej w zeszłym Roku przez hiszpański rząd socjalistyczny, że pałacyk ze względu na znaczenie dla kultury powinien być dostępny publicznie. Potomkowie generała Franco odwołali się od tej decyzji i sprzeciwili przeprowadce. Zaskarżyli też naruszenie praw do własności prywatnej. Sąd uznał darowiznę z 1938 roku za nieważną. Uznano także, że legalizacja notarialna transakcji z 1941 roku była pozorna. To kolejny dowód na ideologizację lewicową wymiaru sprawiedliwości. W Europie. Sąd nakazał rodzinie Franco oddanie budynku bez możliwości ubiegania się nawet o zwrot kosztów poniesionych na utrzymanie nieruchomości. Według sędziów, spadkobiercy Franco nie mogą być uważani za właścicieli majątku ziemskiego od, od czasu śmierci dyktatora w 1975 roku. Rodzina ma 20 dni na odwołanie się od orzeczenia wydanego w pierwszej instancji. Władze Stanów Zjednoczonych w ramach pogłębiającego się impasu między dwoma mocarstwami rozważają wprowadzenie szerszych ograniczeń względem chińskich studentów uczących się na amerykańskich uczelniach. Administracja Trumpa chce lepiej chronić się przed szpiegostwem ze strony globalnego rywala. W zeszłym tygodniu sekretarz stanu Mike Pompeo wyraził nadzieję, iż finansowane przez rząd chiński instytuty Konfucjusza, które mają oddziały na amerykańskich kampusach uniwersyteckich, zostaną zamknięte do końca roku. Myślę, że każdy dostrzeg Ryzyko z nimi związane, powiedział wysoki urzędnik w administracji Trumpa w wywiadzie dla Fox Business Network. Instytuty finansowane przez rząd chiński oskarżył o pracę na rzecz rekrutacji szpiegów i współpracowników na amerykańskich uczelniach. Restrykcje mają dotknąć również naukowców z kraju środka, korzystających z państwowych funduszy na swoje zagraniczne studia. 26 sierpnia Uniwersytet Północnego Teksasu zakończył program wymiany dla 15 wizytujących chińskich uczonych sponsorowanych przez China Scholarship Council, grupę wspieraną przez Ministerstwo Edukacji Rządu w Pekinie. Akcja była pierwszym przypadkiem zerwania przez amerykański uniwersytet stosunków z Chińskim, z chińskim Narodowym Funduszem Stypendialnym po zwiększeniu zainteresowania szpiegostwem akademickim. W artykule opublikowanym w Gazecie Uniwersyteckiej administratorzy powiedzieli, że podjęli działania po szczegółowych informacjach od federalnych i lokalnych organów ścigania, każdy z 15 studentów sponsorowanych przez chiński rząd otrzymał 26 sierpnia e-mail z biura rektora, rektora uniwersytetu i wiceprezydenta do spraw akademickich, że szkoła podjęła decyzję o zakończeniu współpracy ze stypendystami, którzy otrzymują fundusze od Chińskiej Rady Stypendialnej, znanej również jako Chiński Fundusz Stypendialny. Naukowcy zostali poinformowani, że ich wizy również wygasły, pozostawiając im jeden miesiąc. Na powrót do ojczyzny. Pompeo mówił w zeszłym tygodniu, że Departament Stanu napisał niedawno listy do zarządów kilku amerykańskich uniwersytetów, aby ostrzec je o zagrożeniu ze strony Komunistycznej Partii Chin. Te zagrożenia mogą obejmować nielegalne finansowanie badań, kradzież własności intelektualnej, zastraszanie zagranicznych studentów i niejasną rekrutację. Tego samego dnia Departament Stanu ogłosił, że wejście starszych chińskich dyplomatów na teren kampusów amerykańskich będzie wymagało zgody Departamentu Stanu. Gordon Chang, prawnik i autor książki The Comic Collapse of China, komentuje, że amerykańscy urzędnicy reagują wielo wielo na wieloletnie kradzieże własności akademickiej i intelektualnej, co w dużej mierze zostało przeoczone. Przyjeżdżają do amerykańskich kampusów nie po to, aby się uczyć, ale aby pobrać bazy danych i zebrać informacje do wykorzystania przez Pekin. Jest to więc podstawowy problem dla Stanów Zjednoczonych, dodał. CSC założona w 1996 roku zapewnia stypendia dla studentów zagranicznych studiujących w Chinach oraz rodaków ksz kształcących się za granicą. Fundusze te pochodzą głównie od rządu. Oficjalnym celem Rady jest wzmocnienie przyjaźni i zrozumienia między Chinami a ludźmi na świecie oraz promowanie socjalistycznej modernizacji Chin i pokoju na świecie. Według raportu z Center for Security and Emerging Technologies przy Walsh School of Diplomacy na, uniwersyte na Uniwersytecie Georgetown w lipcu około 7% chińskich studentów studiujących za granicą, czyli około 65 tysięcy, otrzymało stypendia od CSC. Ponadto w raporcie zauważono, że Rada priorytetowo traktuje finansowanie pilnie potrzebnych talentów, obsługujących głównie strategie krajowe, ważne branże, kluczowe dziedziny, główne projekty, najnowocześniejsze technologie i badania podstawowe. Ponad 85% chińskich doktorantów studiujących na amerykańskich uniwersytetach decyduje się pozostać w USA. To był raport PCH24, Jacegorzuk. Dziękuję Państwu za uwagę i przypominam o możliwościach wsparcia naszego kanału.